zaklasował ogrodzenie i dachował na czyjejś posesji. 20 lutego na jednej z ulic Starachowic doszło do niebezpiecznej sytuacji, która została uwieczniona na nagraniu monitoringu. Na filmie widać zbliżający się ciemny samochód, gdzie kierujący traci nad nim panowanie, następnie wpada w poślizg i uderza w ogrodzenie, zatrzymując się na posesji. Jak się okazało, 58-letni kierujący stracił panowanie nad pojazdem. Najpierw wjechał na chodnik po swojej prawej stronie. Auto w pewnym momencie przejechało na drugą stronę drogi i uderzyło w ogrodzenie. Swoją podróż Audi zakończyło na dachu, zatrzymując się na terenie prywatnej posesji. W groźnie wyglądającym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Zauważyć należy, że na posesji, gdzie zatrzymał się dachujący samochód, na szczęście nikogo nie było. Właściciel nagrania poinformował, że w ostatnim czasie była to już czwarta taka sytuacja.